Przepraszam, czy ja mogę prosić o schowanie tej kamery? To jest wszystko wyłączone. Znaczy, tak, wie pan, tak, my tak. Dostaliśmy teraz telefon tak? Tutaj od gości, że są nagrywane tutaj, transmisja jakaś jest wrzucona, także proszę o schowanie kamery. Tak, bo to pewnie przez tą kamerkę coś się chowa. No tak, ale jest wrzucona i tak jak powiedziałam, dobra. Nie można. Dobra, ma pani rację zdecydowanie. Już... A few moments later. Bo dostaliśmy kolejny telefon. Okej, a możemy wziąć to na wynos i wyjdziemy po prostu. Prosiłbym bardzo. Okej, to tak byśmy zrobili. Super. Tak, my dostaliśmy drugi telefon. Nie możemy. Wiem, ludzie, domyślam się, że ludzie dzwonią. Natomiast i tak nikogo nie widać, ale my wyjdziemy, żeby nie robić kłopotu. Ale widać naszą restaurację, tutaj nie dostali państwo zgody na to, że można nagrywać. Rozumiem. I pani panu to przekazywało, nie wiem czego pan nie rozumie. Naprawdę, ja kulturalnie proszę. Nie, stwierdziłem tylko, że jedzenie przyszło, bo chcieliśmy już wziąć na wynos ja po tym, jak pani przyszła. Proszę tutaj. Zachowywać się w miarę moralnie, tak? Jeszcze raz. A my to spakujemy. Okej, to tak byśmy zrobili. I tam będzie. Ja już teraz się boję, bo wyszło jako byk jakiś. Nie, no raczej by nie napluli. Byk, no. Jak się patrzy na mnie. Tato, nie bij. Dostałeś kiedyś? Proszę na tym razem telefonować do tego naszego działu. Dobrze. No. Rozumiem, tak, tylko że nie zwróciłem na to uwagi ze względu na to, że nigdy nie miałem problemu o to zawsze, jak chodziłem do restauracji. No, to... tak ludzie mają takie wymagania. Okej, okay, rozumiem. Co? Weź jeszcze bilet z parkingu ze skanu, bo chyba tam... Tak, tego nie wiem. Tak, a ja mam go w samochodzie. No to... Dawaj. A chcecie przyjść? Nie powiem. Dobra, pójdę z tobą, żeby już nie nagrywać tutaj wnętrza. Ale byku. Boże. Absolutnie, no nie. Dobra. Co się dzieje? No generalnie ten gościu od sushi to jest moim ziomem już, nie? Czemu? No zaziomkowałem się z nim. A co się stało, że się z nim zaziomkowałeś? To są straszne trolle. Nie mów, że co się stało? No i powiedzieli, dzwonili i powiedzieli, że ty nagrywasz kelnerką tyłki. Co ty gadasz? Ja powiedziałem, żeby w to nie wierzyli. Stary! My kamera była cały czas na nas i on mówi, że... On dlatego ty go byka ze sobą niosła. Serio, bo ten byk za nią chodził dwa razy już, wiesz. Chłop ją chciał mi... Czy wiedziałem, że tą rękę nie bez powodu podniósł nade mną. No dobra, trudno. To jedziemy.